Hej. A to takie moje przemyślenia, które znam z życia i z obserwacji. Podstawa, jedna z podstaw, to jest jedna z podstaw normalnego związku między dwojgiem ludzi, czyli gdy żadna z osób nie jest od siebie uzależniona finansowo. Bardzo mamy wiele związków, ja przynajmniej zaobserwowałem, gdzie mężczyzna zarabia jakąś kwotę X, a partnerka nie zarabia nic. No i ta partnerka czasem urodziła mu dzieci, czasem nie urodziła, różnie to bywa, no ale żyją ze sobą 10, 15, 20 lat i bardzo często tam jest tak, że mówimy o dobrym poziomie życia, te finanse tam się, bym powiedział, wręcz przelewają. I bardzo często zauważyłem, myślę, że procentowo spokojnie na 10 takich par, spokojnie 8, 9, oczywiście takich par widziałem setki, ale procentowo bym powiedział 80-90% zawsze jest to samo, czyli facet zarabia i on to kobiecie wypomina później. Dostaje kartę, wiadomo, tam do płacenia, piękne samochody, wszystko ładnie, tak jak powinno być, ale tak naprawdę nic tam nie ma normalnego, ponieważ jakaś kłótnia, a on mówi kobiecie, że no, więcej karty już nie dam, samochodu nie będzie, nie będzie tego, nie będzie tamtego i takie coś. Za chwilę znowu miło jest, sympatycznie i wtedy ona oddaje to wszystko z powrotem. I tak to trwa przez te 20 lat związku, czyli szantaż, dramat, szantaż, dramat. No ale te panie na wszystkie, w większości się na to godzą, no bo ta kobieta sama by zarabiała 3000 zł, więc mogłaby sobie kupić dobry rower i to wszystko. A musiałaby gdzieś tam żyć w bardzo ekstremalnie ciężkich warunkach albo w trudnych warunkach na jej poziom, który ona gdzieś tam doświadczyła. I z moich takich obserwacji te kobiety w większości przypadków, bo oczywiście wiele już się od tego schematu odłamało i same zaczęły tworzyć, coś tam sobie robić. Zresztą ja uważam, że każdy facet, który jest pewny siebie i wyluzowany, to pomoże tej kobiecie cokolwiek otworzyć, coś tam, żeby ona sobie również też tworzyła, jeżeli ma takie zainteresowanie jakieś. No i w dzisiejszych czasach może coś tam ona sobie również stworzyć. No bo jeżeli będzie miała swój dopływ gotówki, to wtedy będzie wiadomo, czy tak naprawdę jest tym mężczyzną tylko i wyłącznie, że dostaje pod koszulek jedzonko i wycieczkę, czy będzie z tym mężczyzną z tego względu, że no po prostu są ze sobą, bo coś tam ich łączy oprócz tylko i wyłącznie finansów. I z moich obserwacji na 10 małżeństw, związków, par, gdzie facet, gdzie gotówka płynie mocno, te związki by się rozeszły tylko w jednym przypadku, znaczy by się rozeszły bardzo szybko, gdyby ta kobieta zaczęła zarabiać, gdyby miała własne finanse, własne możliwości płacenia, szybko by zostawiła tego dżentelmena. To jest tylko taka moja obserwacja i tak się wielokrotnie stało, że facet też rozwinął kobiecie firmę, ona go zostawiła, no bo pokazała tak naprawdę, jak on mocno ją interesował w życiu. Więc panowie, to jest bardzo ciekawy temat dla pań i dla panów. Jak wiele związków w Polsce żyje właśnie w takich warunkach. Nikt o tym nie wie, albo wiedzą tylko nieliczni znajomi, że te kobiety po prostu tak są podporządkowane, bo nie mają innego wyjścia. A chciałyby mieć to wyjście. Tylko najgorsze jest w tym wszystkim to, że one mają na to czas i mogłyby mieć z tego wyjście, ponieważ mogłyby coś robić w jakimkolwiek kierunku, ale już są tak rozleniwione, tak pochłonięte tym łatwym, w cudzysłowie,
w cudzysłowie, tak jak mi ktoś tam poprawia, wpadaniem tych pieniążków, tą łatwizną tego dotknięcia kartą, zapłacenia za wszystko, co się chce, tego dżentelmena, że w zasadzie zatraciły sens życia, wartość życia i często siedząc sobie w pięknych domkach, poruszając się pięknymi samochodami, siedzą z tabletkami, z psychotropami albo z jakimiś innymi, które je odcinają od rzeczywistości, bo są bardzo, bardzo, bardzo nieszczęśliwymi kobietami. Więc moje jest takie zdanie, że podstawą normalnego, fajnego związku jest to, jak dwie osoby coś tam sobie tworzą, są niezależne od siebie finansowo, wtedy możemy rozmawiać dalej o jakiejkolwiek normalności. A jeżeli jest uzależnienie w którąś tam stronę, czy damską, czy męską, bo czasami też kobiety zarabiają, a z kolei facet nie zarabia nic, to no to prędzej czy później z tego jest jakiś problem. Często to są dramaty. Często to takie rzeczy się dzieją, że ten facet już tak nie interesuje kobietę, że ta kobieta potrafi iść, tylko ma jakąś okazję przeprowadzić się do jakiegoś gościa, który po prostu prawie na ulicy mieszkał, ale dostarczył jej coś, co w cudzysłowie ona niby miała wszystko, a tak naprawdę nie miała nic tego mężczyzny, który był tylko płatnikiem. Więc polecam od siebie takie coś, żeby dwie osoby nie były nigdy uzależnione, tym bardziej finansowo. Wtedy można mówić o jakimś partnerstwie, o tym, że te osoby po prostu są z innych względów, a nie finanse ze sobą. Jak zawsze pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. W każdym razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. akademia-dm.pl. Dlatego od dzisiejszego dnia, czy jesteśmy mężczyzną, czy jesteśmy kobietą, jeżeli ktoś za nas stał, to spłaci, warto już od tego momentu starać się odciąć tą pępowinę i coś tworzyć dla siebie w jakimś kierunku. W jakimś kierunku, który nas interesuje, który nam się podoba, który być może po paru latach da nam odpowiednie finanse do godnego życia. Trzymaj się ciepło. Hej.